Cześć, tu Matix, a to kolejny odcinek Scott i ta noc kruka na wasi terytorzli. Między odcinkami wykułem sobie trochę broni. Dokładniej 53. Aha, i z góry przepraszam za może mój głos, nie wiem, ale miałem przed chwilą alergię taką dość mocną i mogę mieć przez to trochę zatkany nos, ale gra mi się w miarę, Teraz już sprzedam to wszystko. Chcę sprzedać broń, który... Dobrze. 5300 sztuk złota i w tym momencie stałem się posiadaczem 8500 ponad sztuk złota. Tak, dobra. Można wyjść dalej. Zbieram 20 punktów nauki, bo sprawdzałem i... No i nie wiem od kiedy się zaczyna ten próg, że 3 punkty nauki za 1 punkt umiejętności. Zobaczymy. Może on mi może coś przepowiedzieć, bo to też się może. Dzisiaj sobie to nie zapisywało na trójeczkę. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie... Ile? Dla ciebie Dobra. Opowiedz mi o... Dobrze. O, 200 doświadczenia. Wymusisz... swoje własne przeznaczenie. Przez ogień i śnieg. Przez lód i płomienie. Przez lód i bagno. Ludzie w obcych zbrojach. Bagno. Jaszczury oczekują cię. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Och... A to jak będę no... Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena ogłasza się, co następuje. Kowal Bennett został oczyszczony z wszelkich zarzutów przez jednego z doradców lorda Kagena. Cóż za cudowny smak! Nigdy nie paliłem nic równie dobrego. Zamiodowy tytoń. Jak przygotowałeś tę mieszankę? Zmieszałem tytoń z miodem. Dobrze się sprawiłeś, ojcze sztuki fajkowej. Byłbym zachwycony, mogąc nabić me niegodne fajki tym arcydziełem. A zatem nabij sobie. Dzięki ci, synu szczodrości. Żaden inny tytoń nie może... Dobra, więc teraz co mam zrobić? Mam to zadanie, fałszywe udziały w kopalni. Mam przeprowadzić Salandrilla do klasztoru. Na wyrok jakiś tam. Więc chodźmy go znaleźć. Najpierw może kupię sobie od niego kilka rzeczy, a później... Trudno mi w to wyruszymy. Nie mam czasu na takie rzeczy. Później trzeba już chyba będzie robić fabułę powoli. Znaczy powoli, no. Skąd ty to znowu masz? O tym było wiadomo od dawna. Reynar tutaj stoi. Widzisz? Natomiast ja idę do Salandrilla. A to jest ten alchemik. Nie mów, że to nieprawda. Aha, i Sagitta powinna mieć w tym rozdziale z tym smoczy korzeń, więc pójdę sobie potem do niej, ale to potem właśnie. Co ma tam z tyłu? Menzurki. Słyszałem, że byłeś z paladynami w Górniczej Dolinie. Jestem pod wrażeniem. Nie śpiesz się i spokojnie obejrzyj mój towar. Coś wyjątkowego? Pokaż mi... Orkowa mikstura. Ognisty deszcz. Grom. To mi się przyda, Eliksir zręczności, no. Rokową miksturę kupię na pewno. A ten eliksir zręczności, no... Nie wiem. Dobra, niech będzie. Kupię. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Tego jest więcej, wiesz? Szkoda, że nie masz siły. Ale dobra. To jest jakaś kradzież łatwego klucza.
Kupiłem od niego wszystko, co potrzebuję. A tutaj... Spójrzcie, to mam jakiś orkowy alkohol. Wiesz, co można z nim zrobić? Takiego jeszcze nie spotykałem. Zostaw go u mnie i przyjdź za parę dni. Potrzebuję czasu na badania. Dobra, no zobaczymy. Jakaś tam umaga, mogę go zmieszać. Wczytam grę i pójdę do tego maga. W klasztorze, bo i tak muszę iść do klasztoru. No. Tylko co on tam chciał? Dobra, chodźmy. Chociaż... No nie wiem. Zobaczymy, porozmawiam z nim. Dobra, już zapisywałem, wystarczy. To tam... Masz udać się do klasztoru, w którym zostaniesz osądzony. Co? Nie ma mowy! Ci nędzni magowie nie mają nawet cienia dowodu przeciwko mnie. Mam rozkazy do wykonania i albo ze mną pójdziesz, albo cię do tego zmuszę. Co? Przeciągnę cię przez całe miasto i pokażę, jak należy się do mnie zwracać. Aha. No zobaczmy, no. Ja coś nie widzę. O, i przy okazji mam ten tą recepturę. A wypiję sobie eliksir zręczności. Może to jest dzień dwie gobiliny jagody. Zobaczymy następnym razem. No i zobaczę sobie, co on mi dał za recepturę. No widzisz, już nie. Czysta energia życia. Jad z rządu krwiopijców wlej do wrzącej wody, dodaj do tego posikany rdesti z proszkowaną rośliną leczniczą, całej dokładnie wymieszać w niewielkim ogniu. Aha, to jest eliksir życia, okej. Okay. Czyli to jest mikstura... To jest ten... ten eliksir. Dobra. Dobrze już, dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? No, to teraz pójdziesz do klasztoru, czy będziemy się dalej bawić? Będziesz tego żałował. Cholera. Pójdę do tego twojego klasztoru, ale nie myśl, że ujdzie ci to na sucho. Ty idziesz za mną teraz? No, na szczęście nie. Wynoch! No to chyba muszę wrócić do magów. Wiedzieć. Tak, to mam donieść sprawę pewną. To było oczywiste. Dużo by mnie to kosztowało. O, Milton. Dobra. Wiesz może, dokąd uciekł Pedro? A myślisz, że stałbym tutaj, gdybym wiedział, gdzie ukryła się ta szuja? Zobaczysz, zapłaci za to świętokradztwo. Mam tylko nadzieję, że zdołamy odzyskać oko. Musisz nam pomóc, znajdź go i odzyskaj święte oko i nosa. Dobra, jest tu ten Salandryl? Jest. Kto ci to powiedział? Wynocha! Kto mi tą misję zlecał? Utar? Ultar? Czy... Serpentes? Salandryl jest tutaj, w klasztorze. Dobra robota. Zajmiemy się nim później. Oto twoja nagroda. I pamiętaj, nikomu ani słowa. Dobra. Pyrokart, ty coś chcesz? Dyrian. Hej! Jak leci? Dziękuję Inosowi. Trzeba uważać na to, co się mówi. Hej! To żadna tajemnica.
Może to będzie jakiś imienny nowicjusz. A tutaj co mają? Wow. Fajne komnaty. Czego tam szukałeś? A niczego. Co tu robisz? Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. To nie brzmiało, jakbyś był zadowolony. No cóż, to znaczy wszystko w porządku, naprawdę. Tylko... Och, nie chcę narzekać. To przecież tylko pogłoski. No, dalej. Mnie możesz powiedzieć. I naprawdę nie dasz znać magom? Czy wyglądam na takiego, który by to zrobił? W porządku. Mam problem z jednym z nowicjuszy. Mam mnie w garści. No dalej, wykrztuś to z siebie. Igaras, tak się nazywa, znalazł moje prywatne dokumenty. Zagroził, że daje magom, jeśli nie będę robił, co mi każe. Żadna wielka sprawa. Co to za dokumenty? To wyłącznie moja prywatna sprawa. No dalej, powiedz mi. To są... całkiem zwyczajne dokumenty. Nic szczególnego. Nie będę więcej pytał. Co masz dla niego zrobić? Nie lubię o tym mówić. W każdym razie nie spodobałoby się to Inosowi. Wolę nie myśleć, co by się stało, gdyby to wyszło na jaw. Mogę ci jakoś pomóc? Zrobiłbyś to? To zależy, oczywiście. Oczywiście. Zapłacę ci za to. Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy, ale mogę dać ci zwój z czarem. Mam czar leczniczy. Zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? To się musi udać. Musi! Musisz się tylko dowiedzieć, gdzie Igaras schował te rzeczy. Potem je zakosisz i wszystko będzie w porządku. Spokojnie, wróć do swoich zajęć. Ja zajmę się resztą. Wszystko jest możliwe. Nie jest teraz Igaras. Agon, to nie. Hej! Co tu sadzicie? Próbujemy wyhodować zioła, ale... No to już wiem. Jeszcze tego Raksa, bo on ponoć miał jakiś dialog. Zaczekaj, najemniku. Muszę z tobą porozmawiać. Czego chcesz? Klasztor jest w bardzo trudnej sytuacji. Teraz panuje tu atmosfera nieufności. W dodatku ta sprawa z Pedrem to jest dla nas bardzo... Mam dla ciebie zlecenie. Jesteś jedyną osobą, która może nam pomóc, ponieważ nie należysz do Bractwa Ognia. Muszę cię jednak ostrzec. Jeśli przyjmiesz moje zlecenie, będziesz je musiał wykonać. Kiedy już dowiesz się, o co chodzi, nie będziesz miał wyboru. Czy wszystko jasne? No dobra, no. Powiedz mi, co to za zadanie? Dobrze. Tylko słuchaj uważnie, bo drugi raz tego nie powtórzę. Serpentes chce, żebyś znalazł Pedra i zabił go za zdradę. Zapłatę dostaniesz, jak tylko wykonasz zadanie. Nigdy tego nie powiedziałem. Dobra. Coś masz fajnego? Nie, niestety nie. Ale mała burza ognista. A gdzie jest Igaras? Bo potrzebuję Igarasa, żeby załatwić sprawę z... Baba. Dyrian? Nie mam czasu na takie rzeczy. To jest. Hej! Musimy porozmawiać o Babo. Tak? Coś się stało? Masz coś, co należy do Babo. A cóż to niby takiego? Trochę papierów. Babo chce je z powrotem. Z pewnością. W to akurat mogę łatwo uwierzyć. Niestety mamy tu mały problem, ponieważ ja nie zamierzam ich oddać. Taki nowicjusz. Gdzie trzymasz te papiery? Oczywiście, że nie noszę ich przy sobie. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Gdzie one są? Są bezpieczne, zamknięte w miejscu, do którego tylko ja mam klucz. Tak się ukradnę. Co miał dla ciebie zrobić Babo?
Gdybym wiedział, że ten dzieciak narobi w gacie z powodu odrobiny bagiennego ziela, to pilnowałbym, żeby ktoś inny zajął się klasztornym ogrodem. Miał hodować bagienne ziele? Oczywiście. Ponieważ nie mamy już dostaw tego towaru zza bariery, jego cena w mieście podskoczyła trzykrotnie. To mógłby być dobry interes, ale babo chciał się wycofać. A to paskudny babo. Ile chcesz za te papiery? Widzisz, tak naprawdę, to te papiery są bezcenne. Rzadko się tutaj spotyka coś takiego. Nie zamierzam jednak ryzykować mojej przyszłości dla kilku sztuk złota. 300 złotych monet i są twoje. Wolę sobie inaczej poradzić. Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju! To spróbuj szczęścia. Parszywy złodziej! Czekaj! Odłóż broń! Kradzież to pogwałcenie zasad klasztoru. Te odłóż wreszcie tę cholerną broń! Muszą zostać ukarane. Takie jest sam prawo tego Innosa. Chciałeś! Przekażesz klasztorowi sto... Ile? 500... Co? Nie mam... Trzeba było o tym... Może będzie to dla ciebie dobra nauczka. Przestaniecie w końcu? Od tej nie chwili... Chwili. Dziwnie jest tutaj z tym... tą kradzieżą. Hej, ty! O, udało się, dobra. Teraz który to jest jego kufer? Może prześpię się do nocy i zobaczę, gdzie on idzie. Gdzie jest babo? Hej. O, Polo coś gada? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Jak tam... A jak ci się... Biedakowi można tylko współczuć. No. Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach. Co masz na myśli? Jacy przybysze? Nikt nie wie, skąd się wzięli. Noszą długie, czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, że są jakiegoś rodzaju magami, a przynajmniej znają czary. To brzmi niepokojąco. Mam jednak nadzieję, że Najwyższa Rada poradzi sobie z tym problemem. Żadna wielka sprawa. Pedro nas zdradził. Słyszałem, nie wiedziałem jednak, że i ty o tym wiesz. Dlatego właśnie nic nie mówiłem. Czy wróg jest silniejszy od nas? To znaczy, czy możemy go jakoś pokonać? Tego jest więcej. Wszystko jest możliwe. Póki życia, póty nadziei. Mnie nie musisz o to pytać. W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. Wraz z armią orków oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe, uwierz mi. Królewscy paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? Zobaczymy. Trzymam się od tego z daleka. Krążą ostatnio różne plotki. Dobra, to teraz prześpię się do nocy i zobaczmy, gdzie będzie Bobo, a potem wczytam grę. Znaczy, gdzie będzie spał Igaras, a potem sobie wczytam grę. Żeby nie tracić ich dni. Może występować przeciwko boskiemu porządkowi. Powinien był wiedzieć lepiej. Na północy. I gdzie będzie Igaras? Zniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Ścieżka cnoty jest... Okej, nie ma go, to znaczy, że gdzieś poszedł spać. Gdzie on śpi teraz? Tu jest... Tu jest Igaras, więc to jest jego skrzynia. Czego tu szuka? No niestety Gotik, jak to Gotik skraszował, natomiast skrzynia Igarasa powinna być tutaj. Tylko jak ja się mam tutaj dostać teraz? Ścieżka cnoty jest... Ma nie wiedzieć co? Tak jakbym nie miał wystarczająco. Wiesz, oni mnie tutaj nie widzą za bardzo. Zobaczmy, czy się uda. O, tu nawet pisze kufer Igarasa. Łapy precz! No nie, łapy precz. A kto krzyczy w łapy precz? Nikt nie chce wiedzieć. Czego tam szukałeś, co? Marduk. Dokładnie to samo. Zobaczmy, czy Parlan. Tak. Widzisz, ej, czyli będę musiał cię uśpić, Marduk. Prawdopodobnie. Albo strach. Kidaki. Przepraszam. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Czy mam gdzieś tutaj ustawiony sen? Sen nic mam na siódemce, więc... Słuchaj, Marduk. Papa. Nie co? Wiem, nie mogę, jak to? Czy mogę w końcu?
Czasami tak działa im, a w końcu mogłem. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Aha, ciebie nie mogę po prostu chyba. Chyba, że on śpi teraz. Sprawdźmy to. Widzisz, to nie było takie trudne. Nie, nie śpi. A normalnie to działa na nowicjuszy? W takim razie? Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Na takiego Apolosa to działa. Ale na Marduka nie, bo to jest jakiś kiwak. W nocy tego nie zrobię, bo oni tam śpią. Muszę zrobić w dzień, ale tu stoi ten Marduk. Długa i kamienista. Biedakowi można tylko współczuć. Mam sen gdzieś, znaczy... Żadna wielka sprawa. No, strach. Okej, na ósemce. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Też nie mogę, co to jest? Sam tak. Ścieżka tutaj stoi cały czas? Długa i kamienista. Przecież nic nowego. Nie mów, że to nieprawda. Jeszcze raz spróbuję, no najwyżej zapłacę temu Parlanowi. Tak. Zobaczmy też ile. Czy on będzie chciał ode mnie. Łapy precz! Kto jest na łapy precz? Kradzie te przek... ile? 500! Nie będę ci płacił tyle, no. Nie ma... Trzeba był... Może... Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Na nie pamięć mogę na ciebie rzucić. Tylko Inos wie, co jest dobre, a co złe. To przecież tylko pogłoski. To się nigdy nie zmieni. Trzeba uważać na to, co się mówi. No i co, teraz nie muszę płacić? Hej, nie jesteś wcale taki głupina, jakiego wyglądasz. Nie chcę. Nie ma już nikogo, kto oskarżyłby cię o spowodowanie bójki. Wszystkie oskarżenia wobec ciebie zostały wycofane. Mnie możesz oszukać, ale Inos widzi wszystko. Grzechy zostały ci odpuszczone. Nie zmarnuj tej szansy. Aha. Fajnie. Mam te dokumenty za wykorzystanie niepamięci. Jednak się przydała. No niestety już nie mam ja żadnej. Dlatego wracam do Babo. Z jego dokumentami. Mogę je może przeczytać? Jeszcze lepiej nie. O! Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Dobra, nie będę czytał tego. Mam twoje dokumenty. Naprawdę? Dzięki, uratowałeś mnie. Nie wiem, jak ci dziękować. Tak, tak, uspokój się. To na pewno moje? Jesteś pewien? Pokaż. Trzymaj. Dam mu. Tak, są w komplecie. Zaglądałeś do nich? A czy to jakaś różnica? Nie, pod warunkiem, że dostanę je z powrotem. Mam nadzieję, że teraz będę mógł odpocząć w spokoju. Czy jesteś... Jakoś idzie, ale muszę wracać do pracy. Nie chcę znowu pracować przez północy, żeby... Dobra, misja Babo skończona. Zostało mi teraz, myślę, zrobić to. Gromi trolle. Czy uda mi się? Spróbuję między odcinkami, jak będzie to fajnie wychodziło, to wtedy zobaczymy. Także do następnego odcinka. Cześć. Dokładnie to samo powiedziałem. Pokażę wam tylko taki sposób na wyjście z klasztoru. I potem kończę. Tu się jakoś da, dobra, tak. No nie tak, no ale tam można coś powiedzieć. Ale dobra, do następnego odcinka. Cześć.